dumy Katalonii nie brakuje. Komunikat FC Barcelony zamieszczony na stronie internetowej, na oficjalnej stronie klubu. Szczęsny podpisał kontrakt z dumą Katalonii. No, niby już wiedzieliśmy to już od pewnego czasu, bo około godziny 13 w tym budynku widocznym za moimi plecami to są biura klubowe, biura FC Barcelony i tutaj chwilkę po 13 Wojciech Szczęsny się pojawił, przyjechał do biur i mniej więcej po 45 minutach chyba zadowolony, uśmiechnięty, machając do kamer, które były ustawione przed tą bramą i patrzył każdy jego ruch, opuścił te biura, no więc wtedy też tych formalności stało się zadość, ale musiało minąć jeszcze kolejnych kilkadziesiąt zanim klub FC Barcelona na swoich stronach tę wiadomość oficjalnie potwierdził. Ten komunikat jest dosyć lakoniczny. Mówi o tym, że podpisuje kontrakt do końca tego sezonu, do 30. No to Jan Derengowski, który jest w Barcelonie i który potwierdza, że Wojciech Szczęsny oficjalnie już jest piłkarzem FC Barcelony. Na pewno jest to powód do radości dla tych kibiców, którzy uważali, że zbyt wcześnie żegna się z karierą bramkarską Wojciech Szczęsny w tym emocjonalnym wpisie w połowie sierpnia. Po tym jak następowało rozstanie z Juventusem Turyn, ogłosił zakończenie kariery, mówiąc po to takie symptomatyczne słowa, że o ile ciało jest gotowe do gry, że podoła wyzwaniom profesjonalnego sportu, o tyle serca zabrakło dla dalszego kontynuowania kariery. No ale sytuacja zmieniła się, gdy po kontuzji kolana na cały sezon został wysłany na rehabilitację podstawowy bramkarz Barcelony, Marc-André Ter Stegen. No i jeżeli nie ma Ter Stegena w bramce, no to jest oczywiście zmiennik, 25-letni Iñaki Peña, ale do zmiennika potrzebny jest jeszcze ktoś. No i tym kimś jest Wojciech Szczęsny, to już oficjalnie potwierdzone. Duma Katalonii miała prawo dokonać tak zwanego transferu medycznego. No i w ramach tego transferu medycznego skontaktowała się z Wojciechem Szczęsnym, który będzie teraz grał obok w jednej drużynie, obok Roberta Lewandowskiego. To potwierdzenie podpisanego kontraktu dla Wojciecha Szczęsnego to jest potwierdzenie tylko tego, że wszystko zostało dopięte, domknięte. W kolejnym naszym spotkaniu w Rytmie Dnia będziemy próbowali ponownie połączyć się z Janem Derengowskim. Być może dowiemy się, kiedy szansa po raz pierwszy zobaczyć w koszulce Barcelony tego bramkarza.